jeśli chcesz żyć z Jezusem, w Jego bliskości, jeżeli chcesz do Niego przylgnąć, to napotkasz na pokusę faryzeizmu. Jezus, kiedy mówi do faryzeuszy, to zarzuca im dwie rzeczy. Że dają dziesięciny z kopru, kminku i tak dalej. I drugą rzecz, że lubią pierwsze miejsca w synagogach, lubią być pozdrawiani. Czyli zarzuca im to, co dają, to, co robią i to, co lubią. To są dwie przeszkody. To, co daję, to, co robię. Wtedy, kiedy mi się wydaje, że to ja jestem pierwszy, ja coś robię. Nie? I Bóg tutaj będzie mnie uwalniał od tego, żebym żył tak jak Maryja. Maryja najpierw słucha Boga i później to Bóg robi przez nią. Nie ona jest pierwsza, ale Bóg jest pierwszy w swoim działaniu. Ona jest tylko przedłużeniem Jego działania. Ona odpowiada na to, w jaki sposób On przyjdzie do niej, w taki sposób również przyjdzie do innych. Nie? Ona nie żyje cały czas na wydechu. Nie? Robi wdech od Boga i wydech. Nie? My tak samo potrzebujemy uczyć się takiego życia. Wdech, wydech. Kiedyś była taka akcja, jestem drugi. Ludzie dawali różne świadectwa, mówili o tym, że ja jestem drugi, dlatego, bo Chrystus jest pierwszy. Właśnie i faryzeizm jest taką pokusą, która nie pozwala mi przylgnąć do Jezusa, dlatego, że to ja coś robię. Mi na czymś zależy, nie? Jest zwycięstwo miłości własnej. Nie? A z drugiej strony, oprócz tego, co robię, jest to, co lubię. Czyli jestem przywiązany do moich upodobań. Jestem przywiązany do tego, co mi się wydaje słuszne, co mi się wydaje komfortowe, co mi się wydaje wygodne, co łechce moje ego, bo to jest dla mnie przyjemne. I nawet pobożne uczynki faryzeuszów, które wykonywali, nie sprawiły, że oni przestali być grobami pobielanymi. Nawet pobożne uczynki, które wykonywali, nie sprawiły, że oni przestali wydawać owoce śmierci. Jeżeli czynię cokolwiek, ale nie łączę tego z Jezusem, tak jak Maryja, z Jezusem, który jest życiem, to to przyniesie owoce śmierci. To nie będzie miało wiecznej wartości przed Bogiem. Pan Jezus mówił do siostry Faustyny, że żeby we wszystkim łączyła się z Nim przez miłość. Że nawet dobro uczynione dla drugiego człowieka nie jest uczynkiem miłosierdzia, ale dopiero dobro złączone z Nim ma wartość wieczną przed Ojcem. Czyli nie chodzi o sam wolontariat, że ja dla innych będę dobry, będę czynił jakieś dobro. To w oczach Boga nie ma wiecznej wartości. To przynosi owoce śmierci. Chodzi o to, żeby w każdym działaniu, które robię, przylgnąć do Jezusa, łączyć się z Nim. Wtedy staje się przezroczystym. Wtedy staje się przestrzenią, w której uobecnia się Jezus. I On przeze mnie przychodzi do tego świata. W Apokalipsie mamy wołanie Maranata. Przyjdź, Panie Jezu. To jest zawołanie pierwszych chrześcijan. Przyjdź, Panie Jezu. To jest zawołanie na czasy ostateczne, ale to jest zawołanie, gdzie ono w historii ma dwa znaczenia. Maranata oznacza przyjdź, Panie Jezu, ale jest też pisane Maranata i oznacza Pan właśnie przychodzi. I można powiedzieć, że nasze życie ma takie dwa wymiary. Jedno to jest wychylenie ku wieczności, że Jezus jeszcze nie przyszedł, jeszcze na Niego czekamy. Maranata, przyjdź Panie Jezu. A z drugiej strony to Maranata, to przychodzenie Jezusa teraz, dokonuje się w tym, że ja się włączę z Nim we wszystkim przez miłość. I miłość nie jest żadnym uczuciem, nie jest motylami w brzuchu, ale jest decyzją. Jezu, tak, ja chcę przeżywać to z Tobą w jedności. I wtedy zaczynam doświadczać tego, że to wołanie Maranata, Jezus właśnie przychodzi, to dzieje się przeze mnie.
bo On ze mną się zjednoczył i przeze mnie przechodzi do tego świata, tak jak przeszedł przez Maryję. Przeżyj dzisiejszy dzień, łącząc się we wszystkim, co robisz z Jezusem, żeby jak najbardziej przylgnąć do Niego, żeby być całkowicie z Nim. Niezależnie od tego, co robisz, niezależnie od tego, czy to lubisz, czy nie lubisz, a jak czegoś nie lubisz, to nawet lepiej. Bo ważniejsze jest to, żeby być z Jezusem, niż to, żeby mieć z czegoś satysfakcję. Bądź na bieżąco z naszymi materiałami. Tutaj zasubskrybujesz nasz kanał. Zapraszamy także do obejrzenia innych propozycji.